Cześć, z tej strony Karmena i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam was na podsumowanie czytelnicze maja, maja w którym przeczytałam chyba siedem ostatecznie tytułów i powiem Wam, że no nie było najlepiej. Właściwie zaczniemy z wysokiego C z najlepszej książki tego miesiąca i później będzie już tylko gorzej, aż wylądujemy na dwójkowej pozycji przeczytanej jako ostatniej w maju. Skończyłam ją ostatniego dnia maja, zastanawiałam się nad DNF-em, ale ostatecznie doczytałam ją do końca i w sumie tak jak myślałam, no nie spodobała mi się. No, więc tak to będzie wyglądało. Ja zazwyczaj robię te podsumowania chronologicznie, więc no, zacznijmy od tej najlepszej książki przeczytanej w maju. I jest to Oczywiście Droga Królów. Wreszcie również mi udało się ją przeczytać. No, była to niezła przeprawa, ale jak już wsiąknęłam, to już poszło naprawdę szybko. Miałam bardzo trudny czas w zabraniu się za nią. Ja ją rozpoczynałam kilka razy i ona odbijała mnie pod kątem właśnie chyba tej objętości, jakoś tak nie potrafiłam się w nią wgryźć i tak mniej więcej się czułam do okolicy, nie wiem, połowy może, czyli musiałam przeczytać ponad 500 stron pewnie, żeby się tak totalnie, ale totalnie wkręcić w tę historię i potem już poszło gładko. Więc ja mam nadzieję, że za niedługo sięgnę po drugi tom, żeby iść dalej tym rytmem i żeby faktycznie już później szło jak najszybciej bo seria naprawdę zapowiada się na jedną z moich ulubionych. No jest to książka, niektórzy powiedzą nudna, niektórzy powiedzą przegadana, bo ona ma swoją objętość i jak najbardziej można by ją skrócić do połowy, do 600 stron, ale ja się wkręciłam tak, że ja w sumie nie chciałabym, żeby to było krótsze. To właśnie miała taki swój klimacik, takie powolne rozgrywanie akcji, ale z drugiej strony Szybko się przeskakiwało z miejsca na miejsce, bo znowu historia, jak to u Sandersona bywa, jest prowadzona z kilku perspektyw. I to nawet dużej ilości perspektyw, bym powiedziała. Są główne, ale są też pomniejsze, które przerywają też te główne na dodatek, więc naprawdę co chwilę znajdujemy się w innym miejscu. I takimi głównymi historiami jest historia Kaladina. Który kiedyś był dowódcą, a teraz stał się niewolnikiem i musi jako ten niewolnik no, operować w swoim życiu. I on teraz, jako ten niewolnik, biega z mostami. Ja tutaj będę bardzo enigmatycznie mówiła, bo wiele z was już wie o czym jest historia, no więc w sumie dla was bez sensu tutaj streszczać treść tej książki. A ci, którzy nie wiedzą, to w sumie fajnie by było, jakby weszli w nią. Tak jak ja nie wiedząc za dużo. Więc tutaj jest bieganie z mostami, i ja w to bieganie z mostami tak bardzo się wkręciłam. Co oni tam jeszcze wymyślą, jakie będą mieli strategie, i co on jeszcze tam powymyśla, I było naprawdę, to brzmi totalnie nieciekawie. I ja bym sama siebie nie umiała przekonać do tego, że to może być ciekawe, ale ostatecznie było niesamowite. I ta perspektywa chyba podobała mi się. Najbardziej na równi z szalan, bo szalan historia jako kobiety, jako takiej uczonej, bo w ogóle tutaj, mam w ogóle jeden znacznik, tutaj możecie zauważyć, bo ja zazwyczaj nie zaznaczam w książkach rzeczy. To ja na początku sobie zaznaczyłam taką rzecz, że to było fajne i od razu mi się to tutaj spodobało, że pisanie jest kobiecą sztuką, a mężczyźni poznają jedynie glify, zostawiając litery i czytanie swoim żonom i siostrom. Więc takie aspekty, Naukowe e, są tutaj bardziej w rękach kobiet, a mężczyźni bardziej wojują. E, I tak mniej więcej to jest podzielone w tym świecie, i to był bardzo ciekawy zabieg. I właśnie jedną z tych głównych perspektyw jest perspektywa kobieca, szalan, i ona też mi się bardzo podobała. Wiecie, taki klimat, właśnie tych ksiąg i, i tej nauki wszechobecnej, to jest bardzo ciekawe dla mnie zawsze i tym bardziej właśnie, że jest osadzona w tym kobieta, a mężczyźni bardziej, wiecie, są gdzieś tam na wojnie, na placu boju. I te dwie perspektywy mi się podobały. Perspektywa zaś Dalinara i Adolina to są takie historie właściwie, jedna historia tylko z dwóch perspektyw bliskich sobie, bo to jest ojciec i syn chyba. No oni są dowódcami za to armii. Tak jak Kaladin jest tym walczącym niewolnikiem, tak oni są dowódcami. No i te perspektywy mnie już kompletnie nie interesowały. Ja to tak czytałam. Bo ja nie lubię tych wojennych aspektów. No, nie przekartkowywałam ich, aczkolwiek, no, nie wkręcały mnie aż tak jak pozostałe. No i to tyle z tych głównych perspektyw. Te pomniejsze są dość krótkie, więc właściwie nie ma co się tutaj o nich rozgadywać. Generalnie książka dla mnie jest piątkową pozycją. Dałabym jej takie 4,5 ze względu na ten bardzo, ale to bardzo powolny wstęp. Znaczy, może nie powolny wstęp, ale takie moje wkręcanie się w tę książkę. No, a potem już poszło zdecydowanie lepiej końcówka jest świetna. No i nie będę więcej mówić, bo tak jak z tyłu jest bardzo taki nic nie mówiący opis. Tak ja również tutaj nie chciałabym komuś psuć zabawy, więc ja również po prostu dołączam do fanów tej serii i myślę, że pozostanę jej wierna i już na półce mam wszystkie pozostałe obecnie wydane tomy. Więc mam nadzieję, niedługo się za nie zabrać. No i teraz idziemy już dalej i będzie tylko coraz gorzej, tak jak już mówiłam. No i zaczniemy od drugiej części Łotrów, czyli wszystkie nasze klęski. I to jest bardzo nierówna historia. Ja właściwie przez cały czas, jak ją czytałam, to nie wiedziałam ostatecznie, jaką jej dam ocenę, bo raz było dobrze, raz było słabiej i ostatecznie dałam jej trzy gwiazdki. Cieszę się, że ją przeczytałam i że skończyłam tym samym serię, bo to jest tylko dylogia, ale czy to było jakieś fantastyczne? No nie. Dobrze było to zakończone, ale według mnie trochę za długie. To by można skrócić. Tak jak Droga Królów ma 1200 stron i może zostać, tak to ma nie wiem ile 400 i powinno być skrócone. E, ja mam takie wrażenie, że to już było w którymś momencie trochę powtarzalne. Było tu trochę powtórzeń z pierwszego tomu i to, co oni robią, też jest lekko powtarzalne. Ciekawe były zabiegi, aczkolwiek ja bym to jeszcze bardziej jakoś rozdzieliła, że każdy ten e, członek tej różnej rodziny, powiedzmy, każda rodzina ma dostęp do innych mocy, bo tak to oni de facto. Mogą wszyscy robić to samo, tylko że w zależności od tego, jakie mają zaklęcia wykupione, jakie są w ich rodzinie zaklęcia, no to takimi zaklęciami się będą posługiwali. Ale jak ktoś na przykład od kogoś by zwinął jakieś zaklęcie, no to wtedy on też może się nim posługiwać. Ja bym to troszeczkę bardziej rozdzieliła, żeby byli oni jednak bardziej wyspecjalizowani w czymś, a nie tak, że każdy może wszystko, bo dla mnie to jest takie trochę. Mm, Masło maślane, i te wszystkie zaklęcia dla mnie później już straciły sens. Niektóre rozwiązania autorki naprawdę mnie zaskoczyły. Tutaj były plot twisty, i w trakcie plot twistu ja mówię: Aha, dobra, to już wiem, jak się skończy. A jednak nie. Jednak jeszcze ona to rozwiązała inaczej, więc to było spoko. Ale ostatecznie, czy to było coś fantastycznego? No, taki średniaczek. Aha, odjęłam chyba jedną gwiazdkę, bo w pewnym momencie tam były takie mm, nawet drastyczne sceny, no może nie drastyczne, ale takie bardziej brutalne i trochę mi to nie pasowało w ogóle do tych dzieci tak naprawdę, bo tak mogę ich nazwać, bo to jeszcze nie są pełnoletni w ogóle e, ludzie. Więc momentami czułam takie, że trochę mi zachowanie nie pasuje do bohatera. Pomimo tego, że to powinni być młodszy, to oni tymi łotrami nie są, no nie ukrywajmy, no nie są po prostu. To są dzieciaki, e, które no wiedzą, że muszą się zabijać, ale czy one tego chcą? No, to musicie się sami przekonać, czytając tę serię, ale no wydaje mi się, że ostatecznie oni tymi łotrami nie są, a autorka na siłę momentami chce ich na takich kreować. Oczywiście są bardziej i mniej czarne charaktery tutaj w tej historii. Ale nadal niektóre momenty mi tutaj nie pasowały. No i to chyba tyle. Następnie ludzie z mgły Izabeli Janiszewskiej, czyli ten mój kryminał, który sobie wybrałam na Maj i bardzo się cieszę, że go przeczytałam. Ja nie wiem, ja widziałam takie różne opinie na jego temat, ale ja jestem w Timie za. Ja dałam ostatecznie tej książce cztery gwiazdki, bo przewidziałam pół zakończenia. Ale przez większość książki bardzo mnie trzymała w napięciu, tak że czasami się zastanawiałam, czy chcę ją czytać wieczorem, bo wiecie, to są ludzie z mgły. Mamy tutaj taki klimat lasów, mgle, w której znikają ludzie i czasem się pojawiają, ale głównie znikają. Więc no, możecie sobie wyobrazić, wiecie, poszukiwania policyjne, kiedy oni właśnie w tej mgle kluczą i się nie widzą, jest ciemno, latarki im spadają i tak, dalej, i tak dalej. Więc momentami miałam taki dreszczyk na plecach, ale to było takie przyjemne. Tak jak ja zawsze powtarzam, ja jestem mocnym strachajłem, ja się boję takich mocnych horrorów i mocnych thrillerów już nawet. Tutaj nie było aż tak źle. Było mrocznie, ale na tyle, że spokojnie ja dałam radę, więc myślę, że każdy da radę. I historia naprawdę była ciekawie rozwiązana. Połowicznie zakończenie rozwiązałam już w którymś momencie, tak po połowie, już domyślałam się, dokąd to zmierza. Ale połowy zakończenia nie, więc tutaj też pani Izabela Janiszewska mnie zaskoczyła na końcu. Ja też dużo kryminałów nie czytam, więc też dla mnie to jest taka mini nowość. No wiadomo, jak ktoś więcej tego czyta, to może dla niego to być powtarzalne. Ja się wypowiadam ze swojej perspektywy. Dla mnie to było bardzo ciekawe, dlatego ja będę kontynuowała z tą autorką już niedługo, więc to otrzymało ode mnie cztery gwiazdki i to były ostatnie cztery gwiazdki w tym miesiącu. Teraz już będą tylko trójki i jedna dwójka, więc lecimy z Tymi trójkami. Przeczytałam Martwy Dżin w Kairze i inne opowiadania. I to jest bardzo krótka książka, wstęp do e, tak naprawdę serii, bo to są opowiadania przed e, całą serią chyba, bo to są opowiadania 01 do 03, więc to jest niejako prequel, więc uznałam, że od tego rozpocznę. I on ciekawie nas wprowadza w świat, ale jak możecie się domyślić, no nie ma tutaj nic pogłębionego, są tu trzy opowiadania, z czego każde jest troszeczkę inne, możemy faktycznie wsiąknąć w ten klimacik i zobaczyć, Czyli czy to będzie coś dla nas, bo cała rzecz dzieje się w Egipcie, w którym jakiś taki naukowiec otworzył taką bramę do innego świata kiedyś, przez którą do tego naszego świata, do Egiptu, przeniknęły różne istoty, w tym. Głównie tutaj jest o dżinach, ale też jest o aniołach i jeszcze chyba o kimś, tylko już teraz nie pamiętam. W każdym razie, wiecie, takie istoty nie z naszego świata po prostu przedostały się do naszego świata, no i tutaj w związku z tymi istotami są pewne komplikacje. No i każde opowiadanie, no, mówi o czymś innym, o jakichś takich detektywistycznych, bardziej przygodach, bo właśnie śledzimy tutaj panią detektyw, chyba, e, tak, agentka specjalna. E, ona tutaj jest w tych wszystkich trzech historiach. E, no i tak jak mówię, e, środkowe opowiadanie w ogóle miałam wrażenie, że jest bardzo inspirowane e, Sandersonem i bardzo mi przypominało właśnie to, co się chyba działo w Drodze Królów. Ja już nie, nie pamiętam dokładnie o co chodzi, ale tak, e, taki miałam vibe trochę tego opowiadania. Bardzo Ciekawy w ogóle jest to klimat, taki lekko orientalny, i ja poczułam się wkręcona w ten świat, ale to jest nadal za mało, żebym ja mogła się totalnie tak wkręcić w tę historię. Ja nie jestem wielką fanką opowiadania jak większość czytelników, dlatego też w tej książce wystawiam trzy gwiazdki, ale tylko dlatego, że liczę na dużo więcej w tej głównej serii, więc pierwszy tom również już na mnie czeka na półce i jestem bardzo ciekawa, jak ta historia się potoczy. Następnie przeczytałam Błękitny mur, czyli tą pierwszy z serii kolory krwi e, Misel, e, autorki Miselle, która sama zdecydowała się do mnie napisać i zaproponować mi tę książkę. I ja sobie ją sprawdziłam, sprawdziłam o czym jest ta książka, czy w ogóle e, chciałabym coś takiego przeczytać i uznałam, że brzmi to dość ciekawie. Jest to debiut autorki i uznałam, że dam temu szansę. I w sumie w ogóle się nie rozczarowałam. Co prawda, tak jak wiecie, ja tutaj dałam tej książce trzy gwiazdki. Bo mówiłam już wcześniej, że nie będzie tu więcej niż trzech gwiazdek, więc ostatecznie ta historia otrzymała ode mnie trzy gwiazdki, ale to jest bardzo subiektywne tym razem, bo ja nie bardzo lubię takich mocno politycznych intryk. I tylko dlatego. E, liczyłam troszeczkę na więcej szkoły. Ale od początku. Mamy tutaj historię właściwie dzieci. Dwójki dzieci, rodzeństwa, siostry i brata. I te dzieci wychowują się w dość biednej rodzinie, e, w której no, raczej nie ma pieniędzy, nie ma lekarstw itd. Tak i, tak I dziewczynka widzi, że jej brat e, niestety umiera. I w tym świecie żyją również Aiterzy, którzy są takimi potężnymi magami. Oni są taką bardzo zamkniętą enklawą, nie dopuszczają, tych zwykłych ludzi do siebie w żaden sposób, i ta dziewczynka uznaje, że wybierze się do tych ajterów z prośbą o pomoc, właśnie by uzdrowić jej brata, bo to jest właściwie ostatnia szansa na to, i ona podejmuje taką próbę. Ajterzy nie wchodzą w interakcję z takimi ludźmi, oni, tak jak mówiłam, są raczej zamknięci. To jest wytłumaczone w książce, dlaczego tak jest, aczkolwiek determinacja dziewczynki sprawia, że przyjmują ją do siebie i ostatecznie zarówno ona jak i jej brat, będą się również uczyć w tej szkole ajterów, by mogli sami zostać tymi ajterami, tymi magami właśnie. Ja liczyłam tutaj, że będzie troszeczkę więcej tej szkoły. Jest oczywiście ta szkoła tutaj. Widzimy... Postęp ich obojga, aczkolwiek no, liczyłam na troszkę więcej, ale to jest akurat motyw, który ja lubię w książkach, dlatego to jest bardzo subiektywne. Za to mamy bardzo dużo właśnie takich różnych intryk. Mamy nawet sprawę lekko kryminalną, bo mamy tutaj w pewnym momencie morderstwo i mamy podejrzanego, i całą sprawę wokół tego właściwie, od jakiejś połowy książki to się wszystko dzieje wokół właśnie tego morderstwa i tego domniemanego podejrzanego. No, i generalnie tu jest bardzo fajny klimat takiej gry RPG, nawet bym powiedziała, w którymś momencie mamy wytłumaczenie, jak ci Iterowie się formują. Wiecie, musi być na przykład jeden tropiciel, jeden dowódca i tak dalej, jak się składa w ogóle cała, cała drużyna tych Iterów. Generalnie bardzo dobrze jest to wytłumaczone, cały ten świat, cała ta hierarchia, struktura, kto jest na samej górze, ile jest tych osób. Świat też jest OK. Mogłoby być go troszkę więcej, ale liczę na to, że w kolejnych tomach. To się również pogłębi, no to jest debiut, więc też moje oczekiwania wobec debiutów są lekko obniżone w stosunku na przykład do Sandersona, aczkolwiek bardzo niesłusznie, bo tutaj autorka zrobiła świetną robotę. Język jest naprawdę na wysokim poziomie, nie jest to język typowo młodzieżowy. Co prawda przyczepiłam się tam do tego, że jest trochę zbyt dużo wielokropków, ale poza tym. To generalnie językowo jest bardzo dobrze. Jest kilka błędów korekcyjnych, do tego też się troszkę przyczepiłam, bo ja, jak biorę książkę, powiedzmy na współpracę barterową, to wtedy lubię też autorowi lub autorce napisać, co dokładnie mi nie pasuje niż tak. Bardzo ogólnikowo, więc ja oczywiście z autorką utrzymuję kontakt i napisałam jej dokładnie momenty, w których coś mi nie pasowało. I było dosłownie ich bardzo niewiele, ale były, zarówno pod kątem korekcyjnym, jak i pod kątem fabularnym. Dwa rozwiązania mi się nie spodobały, ale. To były rozwiązania dosłownie, powiedzmy, w połowie książki, ale całe zakończenie było już takie trzymające w napięciu i właśnie ono się rozgrywa wokół tej zagadki, tego morderstwa, powiedzmy, zagadki takiego, takiej intrygi bardziej. I to też było bardzo fajnie poprowadzone, więc ogólnie rzecz biorąc naprawdę polecam. Będzie to oczywiście seria, ja nie mogę się doczekać już drugiego tomu, tym bardziej, że już mamy taki lekki sneak peek, co tam w tym drugim tomie będzie i mam nadzieję, że będzie tam troszkę więcej tej szkoły. I troszkę bardziej będzie rozwinięty ten temat kolorów, który już tutaj mamy, zarówno w tytule tomu, jak i w tytule całej serii. Więc kolory też będą miały tutaj bardzo dużą rolę. Więc jeżeli tylko lubicie takie pałacowe intrygi, troszeczkę polityki, troszeczkę szkoły i historię niby młodzieżową, ale. Nie do końca. W sumie ona jest zarówno dla dorosłych, jak i dla młodzieży, bym powiedziała to. Sięgajcie śmiało, bo ona mnie bardzo zaskoczyła i naprawdę będę czekała na kolejny tom, więc już nie mogę się doczekać, jak ta historia potoczy się dalej. Pomimo tego, że tutaj były trzy gwiazdki, tak mam nadzieję, że ten drugi tom to już będą cztery gwiazdki. No i teraz jeszcze dwie książki, o których Wam chcę opowiedzieć. Pierwszą z nich jest, i tutaj jest długi tytuł, więc muszę się wspomóc, jest to Praca głęboka, jak odnieść sukces w świecie w którym ciągle coś nas rozprasza. I to jest książka, która opowiada bardziej o tej sferze zawodowej, bądź też hobbystycznej, prywatnej, w której musimy się troszeczkę skupić. Czyli bardziej właśnie takie zadania wymagające skupienia i nie rozpraszania się, wiecie, na przykład na social mediach, bądź też rozpraszanie się poprzez wysyłanie e-maili. Na przykład właśnie takie wysyłanie e-maili jest przez Nazywane pracą płytką, czyli taką, do której większego skupienia nie potrzeba. Więc tak mniej więcej on to rozróżnia. On oczywiście wprowadza do tematu przez pierwszą część książki, a następnie daje kilka rad, jak móc. Tak pracować w tym trybie pracy głębokiej, i jak po prostu odnieść sukces, bo zmierzamy w kierunku takiego świata, przynajmniej wedle autora, w którym ta praca głęboka będzie bardzo ceniona, bo będziemy mieli coraz więcej pracowników umysłowych, coraz mniej fizycznych, i jednak ci, którzy potrafią się mocniej skupić, no to będą mogli wykonywać te powiedzmy trudniejsze zadania. Generalnie tu jest kilka takich ciekawych kwestii postawionych przez autora. Ja sobie dużo fragmentów pozaznaczałam, aczkolwiek, no, niekiedy są to takie, wiecie, porady w stylu po co ci Facebook i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też nie wystawiłam tej książce super wysokiej oceny, bo ja mam wrażenie, że ja większość tej książki wiedziałam już wcześniej. Ale jednak e, czułam, że ta książka jest potrzebna, jest potrzebna do tego, żeby ją przeczytać i sobie uświadomić to, i sobie uświadomić to, jak bardzo te rozpraszacze e, nas rozleniwiają tak naprawdę. I w tym momencie, jeżeli nie potraficie, na przykład, ustać gdzieś w kolejce i cały czas sięgacie po telefon, e, to autor wysnuwa taką tezę, że niestety tej pracy głębokiej również nie za bardzo będziecie potrafili. Mm, Dłużej wykonywać, bo cały czas będziecie się rozpraszali, i że to jest umiejętność jak każda inna, którą trzeba ćwiczyć, i dopóki się jej nie ćwiczy, no to nie jest się w tym za bardzo dobrym. Dlatego też on tutaj podaje, Jakie rzeczy należałoby wprowadzić w swoim życiu, żeby osiągnąć ten szczyt? On też podaje dużo przykładów, różnych nawet autorów książek, jak oni pracują, jak oni właśnie muszą się czasem zamknąć w jakiejś enklawie, odciąć od świata, jak niektórzy w ogóle nie posiadają maila, że nie da się do niego napisać, albo jak posiadają maila, ale mają świetny taki disclaimer po angielsku, taki wiecie, przy podawaniu maila, mają taki dopisek, że. Coś tam, coś tam, nie podam Wam tutaj tego, bo to jest bardzo ciekawe podejście do tego wszystkiego, czego można się dowiedzieć z tej książki. Dlatego zachęcam Was do sięgnięcia po nią, chociażby po to, żeby przejrzeć. Jeżeli jakiś na przykład fragment Was nie interesuje, no to można go spokojnie przewertować. Na przykład ten fragment o social mediach. Wydaje mi się, że wszyscy dobrze wiemy. Że scrollowanie bzdurne TikToków i Instagramów no nie sprzyja produktywności. Wiadomo. No, chyba, że robi się jakiś research. To też jest tutaj powiedziane przez autora, że musisz sobie zadać jakieś tam trzy pytania. Jeżeli na któreś pytanie odpowiesz tak, no to wtedy wiadomo, że to medium Ci jest potrzebne w jakimś celu. Czy to właśnie Twitter i tak dalej, on tutaj bardziej właśnie od tej strony amerykańskiej, ja na przykład Twittera nie mam, nigdy nie miałam i nigdy nie widziałam tego fenomenu, no ale widzę coraz więcej ludzi na tym Instagramie, na TikToku, którzy scrollują cały czas i scrollują i mi się też czasem zdarza wpaść w tę pułapkę i niestety kurczę dla mnie, ja tworzę w sieci, więc ja chciałabym też być na tym Instagramie i tutaj mam takie Rozdwojenie, że chciałabym być na tym Instagramie, ale jednocześnie nie korzystać z niego tak obficie jak obecnie to robię i najlepiej to bym go usunęła ale w sumie wtedy nie miałabym dostępu do kontaktu tak częstego z wami, więc nie chcę go usuwać. Ale jak go mam, to wtedy czasami wchodzę i skroluję też te rolki i mnie to tak denerwuje, że muszę sobie jakiś ogranicznik sama chyba w głowie zrobić. I ta książka naprawdę w takim ograniczniku może pomóc. Ona może dużo uświadomić, więc ostatecznie ja mówię, ja dam jej trzy gwiazdki ze względu na to, że miałam wrażenie, że niektóre rzeczy nie są niczym nowym, ale jednocześnie ją polecam, bo jest to ważny temat, o którym myślę, że trzeba mówić. Więc mówię, praca głęboka. Bardzo polecam. Ja wiem, że autor ma jeszcze chyba dwie czy trzy inne książki, i one wszystkie są w ogóle dostępne na legimi. I to jest o tym, jak wprowadzić w życie taką właśnie pracę głęboką coraz częściej. A inne książki mówią o tym, jak znaleźć chyba swoją ścieżkę, i właśnie w czym chcielibyśmy doskonalić tę pracę głęboką. Więc najlepiej to zrobić taką kombinację i przeczytać obie. Więc ja myślę, że ja po te kolejne jego książki też sięgnę i zobaczę, jak fajnie one ze sobą, wiecie, kooperują. No i to tyle. No i ostatnia książka której dałam dwie gwiazdki, to już taki spoiler. Książka, którą ja właściwie, jakbym przed przeczytaniem robiła, Five Star Predictions, czyli moje przewidywania tego, jakim książkom dam pięć gwiazdek, to ta książka by się tam znalazła. Więc ona będzie w największym rozczarowaniu tego roku, bo pomimo tego, że większość ludzi daje jej dobre oceny i większość ludzi się zachwyca, to ja tych zachwytów nie widzę. Jest to pokrzywa i kość. I jest to książka, którą ja w ogóle chciałam w którymś momencie wziąć jako współpracę, ale ostatecznie nie wzięłam, bo nie miałam za bardzo czasu, żeby robić tam osobny film na nią i tak dalej. I w sumie cieszę się, że nie wzięłam, bo musiałabym w tym filmie po niej pojechać, bo to jest książka obiektywnie ok. Nie powiedziałabym, że fantastyczna. Obiektywnie ok, ale subiektywnie ona kompletnie mnie nie interesowała. W sensie ja ją czytałam. Ona jest krótka, dlatego tylko ja ją przeczytałam. Inaczej zrobiłabym dnf -a. Nie bardzo wkręciłam się w to, w, jakiej, w jaką stronę ta fabuła pójdzie. Nie bardzo wkręciłam się w bohaterów. Eee, nikomu właściwie nie kibicowałam. Główna bohaterka to w ogóle jest masakra. Ja mam wrażenie, że główna bohaterka jest tylko po to, żeby była. I ona zbiera ekipę po drodze całej tej swojej historii. To jest taka historia drogi. Oczywiście to jest bohaterka, która chce walczyć o lepszy świat. Jest jedną z trzech księżniczek, które są księżniczkami takiego dość małego państewka i w ramach sojuszu z takim wielkim, potężnym królestwem ich ojciec po kolei wysyła pierwszą, najstarszą córkę, by wyszła za mąż za pewnego tam króla tego drugiego królestwa, króla bądź królewicza, już teraz nie wiem. Ta córka niestety po pewnym czasie umiera i zostaje wysłana tam druga córka. Do tego e, królestwa. E, no i ta druga córka również nie ma się w tam za dobrze, i ta nasza główna bohaterka, najmłodsza, e, wstępuje do zakonu. Do zakonu, by się uczyć. I ona w pewnym momencie spotyka tę swoją drugą siostrę. I ona widzi, że ta jej siostra jest maltretowana przez tego księcia, chyba tamtego królestwa. No i ona postanawia, żeby pomóc tej swojej obecnie żyjącej jeszcze siostrze, to że ona jakoś tego księcia zabije. No i wpada na pomysł pójścia do takiej pożegnuchy, takiej wiedźmy, powiedzmy, która mogłaby jej w tym zadaniu pomóc. I ta wiedźma daje jej trzy. Zadania do wykonania, które ona powinna wykonać, by mogła ona później jej pomóc. No i ja, generalnie, patrząc na tę fabułę, pomyślałam sobie, że bardziej będziemy się skupiali na tych zadaniach, jakie ona ma do wykonania. No i właściwie wchodzimy w akcję w momencie, jak ona robi pierwsze zadanie, a później się trochę cofamy. I ten zabieg mi się tutaj nie podobał. Czasami on mi się podoba, tutaj on mi się nie podobał, w ogóle nie wiedziałam o co chodzi i co się dzieje. Drugie zadanie to w ogóle było jedynym zadaniem, które w miarę było jakoś opisane, tak bym powiedziała. A trzecie zadanie to w ogóle było takie dziwne, więc. O zadaniach to w ogóle nie chcę mówić tutaj, bo to była kaszana, jedna wielka, moim zdaniem. Tak jak wtkając świt, i ja będę broniła tamtej książki, były takie zadania, które były naprawdę świetnie przemyślane od początku do końca. Widzieliśmy o co chodzi, jak się bohaterka przygotowuje do tego, jak wykonuje zadanie. Tak tutaj to było tak zrobione, według mnie, po macoszemu. Eee, ona w ogóle. Nie wiem, tak jakby nie ja żyła, tak jakby, wiecie, jednej lampki jej brakowało gdzieś tam w głowie do oświecenia, bo, no nie wiem, no ona w ogóle nie zdawała sobie sprawy, że ta jej pierwsza siostra umarła, a ta druga w ogóle nie wyraża się za fajnie, i ona dopiero w którymś momencie wpadła na to, że, że może ten książę jest jakiś taki, wiecie, zły. <grym> no tak, tak bym powiedziała. Nie wiem, mam wrażenie, że ta główna bohaterka Mara to w ogóle jest taka właśnie nieobecna. Ona jest obecna w fabule jako główna bohaterka, ale ona potem zbiera tą ekipę, żeby, wiecie, uwolnić swoją siostrę z rąk tego księcia i ona, mam wrażenie, że w tej ekipie nic nie robi, że ona jest tylko taką marionetką, która chodzi tylko za nimi i całą akcję robią inne osoby z tej ekipy. Nie wiem, no, takie miałam wrażenie. Oczywiście, że ona gdzieś tam jest Potrzebna w którymś momencie, ale no, wydaje mi się, że gdyby jej nie było, to historia by w ogóle nie straciła. E, nie wiem, ona jest taka totalnie nijaka, i przez to ja też w tę historię się nie potrafiłam wkręcić, no bo to mnie tak odbijało z tej książki, że ja kompletnie się nie interesowałam to, czy ona nawet nie umrze w trakcie tych zadań, w ogóle kompletnie nic. E, no ja w sumie w połowie uznałam, że zrobiłabym DNF, ale. Doszłam do momentu, jak oni byli na takim bazarku, i tam się działy takie dziwne rzeczy. Yy, I ten bazarek w ogóle mnie wkręcił, tylko na moment. I od tego momentu powiedziałam: Kurczę, może zakończenie mnie zaskoczy, może tam będzie jeszcze coś ciekawego, jakiś plot twist na końcu, czy coś. No nie. Zakończenie nie zaskoczyło mnie niczym, jakoś tak bardzo mocno. Nie, żebym jakoś mocno przewidziała to wszystko, bo w sumie nie chciało mi się nawet przewidywać, jak to się skończy, ale nie zaskoczyło mnie niczym takim odkrywczym. No i w sumie tyle. Nie wiem, czy to jest seria, czy nie. Jeżeli to jest seria, to kontynuować nie będę, a jeżeli nie, no to w sumie nie polecam. I to jest chyba najbardziej skrajna opinia w odróżnieniu od opinii innych, bo widziałam same zachwyty. Niektóre były takie opinie, powiedzmy neutralne, ale rzadko kiedy widziałam, żeby komuś się tak bardzo nie podobało. Jedną widziałam opinię na Goodreadsie znajomej, że też jej się nie podobało i właśnie też się cieszyła, że nie jest sama, jak tam napisałam, że ja też się zastanawiam, czy by nie zrobić DNF-a. Ale poza tym, no to tak jak mówiłam, same zachwyty i no, nie wiem, no po prostu nie każda książka jest dla każdego i to też bardzo dobrze obrazuje to, że nie każdemu wszystko się musi podobać. Więc to jest fajne, w sumie, w naszym książkowym świecie. Ja często też mówię o jakichś tytułach i wtedy. W komentarzach widzę albo również zachwyty na przykład, albo ludzi, którzy kompletnie się odbili od jakiegoś tytułu, który za to jest moim ulubieńcem. I na odwrót. Więc ja bardzo lubię sobie dyskutować z ludźmi w komentarzach. Więc jeżeli macie jakieś kompletnie inne opinie od moich, no to piszcie, tylko wiecie, z szacunkiem, bo ja tutaj nie obrażam oczywiście żadnej książki. W sumie, jeżeli wam się podobała pokrzywa i kość, to dajcie znać dlaczego wam się podobało i co w niej było takiego interesującego. Dla Was. Może po prostu ona nie trafiła na, na dobry grunt, na dobry moment w moim życiu, bo czasami też tak jest, że jak przeczytam daną książkę w innym czasie, to ona ma zupełnie inny odbiór i to jest bardzo subiektywne ostatecznie, jaką ja opinię, jaką ja ocenę dam danej książce. No ale ta niestety trafiła na bardzo chyba zły czas, no bo niestety dałam jej dwie gwiazdki i to było rozczarowanie i prawdopodobnie trafi do największych rozczarowań. Roku, tak naprawdę chyba. No i to chyba tyle ode mnie na dzisiaj. Nie będę się już więcej rozgadywała. Dajcie koniecznie znać, co Wy fajnego przeczytaliście w maju, albo czy czytaliście którąś z omawianych przeze mnie książek i jakie były Wasze wrażenia. A ja już uciekam i życzę Wam bardzo miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć!